Duchu. I nasze dłonie niech szybują do nieba, nasze serca jeszcze bardziej. Jak ktoś odleci do nieba, nic się nie stanie. Na pewno niebo przyjmie taką osobę. Rozpal, 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 la 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 la. I utul nas.
przemień nas, dotknij nas, wypełnij nas, miłość nam da. Shalom Maria, la 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 la. Shalom Maria, la 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 Siri fara mara la sana mara la 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 la. Przyjdź Duchu Święty, przyjdź Duchu Święty. I słowa z Ewangelii według świętego Marka. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Tyś jest mój Syn umiłowany. W Tobie mam upodobanie. Ujrzał rozwierające się niebo i ducha, jak gołębice stępującego na niego. Ujrzał ducha, Ducha Świętego. Ujrzał Ducha Świętego. To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. Tak mówi Ojciec Niebieski o Jezusie. Jezus ujrzał Ducha Świętego. Jezus widzi Ducha Świętego. I my w Jezusie sercem widzimy Ducha Świętego. On tu jest, On wstępuje, jak ognista gołębica, wypełnia Ciebie. Duch Święty wypełnia wszystkich, którzy też słuchają nas, oglądają, będą oglądać. Duch Święty będzie w Tobie działał, będzie Cię uzdrawiał, uwalniał, oczyszczał. Ale trzeba, żebyś wyrzekł się wszelkiego zła, więc teraz proszę, jeżeli macie krzyż, to weźcie... Proszę, do prawej dłoni, może być ten krzyż różańcowy też, czy ktoś ma na szyi, może jakiś większy krzyż. Na naszych spotkaniach często to czynimy, bo to jest ważny akt wyrzeczenia się zła, żeby Duch Święty mógł przyjść, żeby należeć do Boga, żeby Bóg w nas mógł działać, uzdrawiać, uwalniać i inne czynić dzieła. Proszę, abyście lewą dłoń położyli na sercu. I proszę też, powtarzajcie za mną. Jezu Chryste, Jezu Chryste, stając dzisiaj przy Tobie, przed tronem Twojego miłosierdzia, aby otrzymać Ducha Świętego, aby należeć tylko do Ciebie. Wyrzekam się. Szatana i demonów. Wszelkiego rodzaju zła i grzechu. I teraz w ciszy, w milczeniu powiedz, jakiego zła, jakiego grzechu najbardziej się wyrzekasz. Chcę być wolny. Chcę żyć w Duchu Świętym. Dlatego Jezu Chryste. Zmartwychwstały. I uwielbiony. Siedzący po prawicy Ojca. Tobie oddaję się i poświęcam. Wierzę Tobie i ufam Tobie. Miłuję Cię i wychwalam. Chcę służyć Tobie. Jezu, chcę oddawać Tobie pokłon. Bo jesteś moim Bogiem, Panem i Zbawicielem. Oblubieńcem mojej duszy. Moim bratem i przyjacielem. Moim bratem i przyjacielem.
Tobie chcę oddawać chwałę. Tobie chcę oddawać chwałę. Ciebie chcę naśladować. Ciebie chcę naśladować. Prowadząc innych do nieba. Prowadząc innych do nieba. Dopomóż mi w tym, Jezu. Dopomóż mi w tym, Jezu. I poślij mnie Ducha Świętego. I poślij mnie Ducha Świętego. Przez serce Maryi. Przez serce Maryi. Amen. Amen. Ucałuj krzyż teraz. A teraz poproszę kapłanów, aby pomodlili się, wspólnie się pomodlimy jeszcze modlitwą o uwolnienie za was, za waszych bliskich, rodziny, za tych, którzy prosili nas o modlitwę, zanurzając w krwi Jezusa, Pana Jezusa. Ta modlitwa jest potrzebna. Przyniesie ukojenie wielu z nas. Będziemy wolni. Wielu już jest wolnych, ale wielu stanie się dopiero wolnych, pełni. Więc przyjmijcie tę modlitwę w milczeniu, tak jak wielu z was przyjeżdża na nasze spotkania, wie, że ta modlitwa tak wygląda. I Bóg chce, żebyśmy ją kontynuowali, żeby tutaj nic nie zmieniać, że ona musi być dla dobra duszy, dla dobra wielu, dla dobra też Kościoła, żeby Kościół był wolny od sił ciemności. Więc teraz proszę, żeby właśnie moi bracia kapłani też się modlili swoimi słowami, jak Duch Święty natchnie o uwolnienie. Duchu Święty, Ty, który przychodzisz z ran Jezusa, serca Jezusa i uwalniasz. Przyjdź, Duchu Święty, teraz i uwalniaj od szatana, od demonów, od wszelkiego grzechu i zła, od różnego rodzaju nałogów, złych przyzwyczajeń, od pychy, od niewiary, od złorzeczeń, od czarów, od różnych nałogów, od alkoholizmu, od zniewolenia chorą seksualnością, od zniewolenia narkotykami, pieniędzmi, sprawami materialnymi, lekami, zniewolenia internetem, złą muzyką, złymi filmami, właśnie złymi relacjami. Panie, uwalniaj, Duchu Święty, te osoby, które są dręczone przez ducha śmierci, samobójstwa, okaleczania się. Uwalniaj te osoby, Duchu Święty. Jezu Chryste, zanurzamy ich w Twojej krwi, w wodzie z Twojego serca, w Twoich ranach, w Twojej śmierci, w Twoim zmartwychwstaniu. Duchu Święty, przyjdź od Jezusa, przyjdź od Ojca Niebieskiego. Ojcze, nam okaż miłosierdzie i uwalniaj nas. Chcemy być wolni. Jezus uwalnia Tomasza, Jezus uwalnia Dariusza, Jezus uwalnia Anię, uwalnia również Anetę, uwalnia Jezus Chrystus Justynę, uwalnia Basię, uwalnia Bogu Miłe. Jezus uwalnia przez serce Maryi, przez serce swojej matki, uwalnia także Jana, uwalnia Mateusza, Kemal Hashti, Krystiana, Gerarda, Kieszczele Bittele, Grzegorza, Iśtela Macha Dijasz, Wercha Duch, Adoraj Amele, Hepalech, Adonaj. Teraz uczyńcie znak krzyża na sercu, ale na sercu, dobrze? Na sercu. Panie, uwalnij nasze serca, nasze umysły, nie tylko nasze ciała. Uwalnij naszą pamięć. Uwalnij, abyśmy byli wolni w Tobie, Duchu Święty. Pan Jezus wylewa na Ciebie swoją krew. Tereso, jesteś wolna. Angelino, jesteś wolna. Olu, jesteś wolna. Leszku, jesteś wolny. Kiele masz te kierka dijasz? Bistulach dijasz. Pan Jezus uwalnia Cię od więzów zła, od sił ciemności, od zniewolenia kartami tarota, od zniewolenia wróżbami, wywołaniem duchów, różnymi też pseudonaukowymi sposobami uzdrawiania, leczenia, panowania nad innymi. Pan uwalnia Ciebie od tego zła, od reiki, od zniewolenia hipnozą, hapasztachy dijasz, od zniewolenia satanizmem, belhasie, od zniewolenia złą muzyką, to jest satanistyczną, ale haszycha dijasz, psychodeliczną też, uwalnia Ciebie Pan teraz. I szczole bittele. Pan uwalnia Ciebie od chęci zemsty, nienawiści, chęci
od pragnienia odpłacenia złem za zło, panowania Ciebie od nieprzebaczenia, panowania Cię od tak zwanych przyjaźni, które nie są przyjaźniami, panowania Ciebie od zniewolenia kobietom, panowania Ciebie od zniewolenia mężczyznom, panowania wiele osób, które są w chorych związkach, toksycznych, po prostu demonicznych, także homoseksualnych, lesbijskich. Też Pan Jezus pragnie od tego uzdrawiać, uwalniać. Pan jest też uwalnia Ciebie od zniewolenia samym sobą, takiego chorego skupienia na sobie. Bądź wolna, bądź wolny. Przyjdź Duchu Święty przez to tchnienie. Są osoby, które będą pociły się, drżały, trzęsły się, niektóre płakały. Też mówię to osób, które nas słuchają, oglądają, będą słuchać też tej modlitwy, oglądać. Niech się szale. Niektóre będą krzyczały, wyły, bo zło będzie wychodziło z nich, będą uwalniane. Pan Cię uwalnia od złego ducha, który Cię przez wiele lat męczył, zniewalał, za którym szłaś. A teraz idź za Jezusem. Adrianie, idź za Jezusem. Martyno, idź za Jezusem. Moniko, idź za Jezusem. Przyjdź Duch Święty. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków. Amen. Mam taki też obraz osób, które jakby jakby były okryte takim rodzajem duchowej właśnie skóry, jakby węża, czyli symbol zła, złego ducha. I taki mam obraz, aniołowie, stróżowie od wielu osób ściągają tą skórę węża, skórę zła i nakładają szatę Jezusa Zmartwychwstałego. Teraz, w tym momencie to czynią ci aniołowie. Twój anioł stróż walczy o Ciebie, jest przy Tobie i nakłada na Ciebie te piękne szaty. Teraz zaśpiewajmy kolejną pieśń. Też jeszcze może do Ducha Świętego, nigdy za wiele, szczególnie kiedy jest Wigilia zesłania Ducha Świętego. A potem jeszcze zaśpiewajmy do Maryi. Panie, oddajemy Ci wszystko. Tobie chwała. Chwała Jezusowi, chwała. Chwała. Chwała Jezusowi, chwała. Jezusowi. Chwała. Jezusowi. I Duchowi. Świętemu. I Duchowi. Świętemu. Amen. Amen. Duchu Święty. Powiej wiatrę. Tobie, Maryjo, daj nowe oczy, nowe serce. Ześlij swój ogień i jedność z Tobą daj. Daj nowe oczy, daj nowe serce. Duchu, przybądź Duchu, powiej mocy.
Pan daje Ci wolność. Dziękuję Mu za to. I wychwala Jego za to. Życie wypełni nas. Daj nowe oczy. Daj nowe serce. Ześlij swój ogień. Ześlij ogień. W językach, to mów, przyjdź Duchu Święty przez serce Maryi. A jeżeli nie potrafisz jeszcze, otwórz się na ten dar. Duch Święty chce Ci ten dar dać. Ala vara loj, Maria szoj, Maria szoj, szyri falamor, feria selaj malenoj, faraleloj, faraleloj, Adonai, 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 Idolai marei, idu faraleloi, isi lavarenoi, farameno, faramenoi. Shalalalai Maria, 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 Jesus, Jesus, Jezus, 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 Jezus.
Jezu, szalarana, Jezu, Jezus, Jezu, Jezus, 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 Jezus. Kiela Mariasz. A teraz będzie modlitwa jeszcze o uzdrowienie duchowe, fizyczne. Proszę, abyście wszyscy powtarzali taką krótką modlitwę w tej intencji. Ojcze niebieski. Ojcze niebieski. Ty dałeś nam wspaniały dar. Ty dałeś nam wspaniały dar. Jezusa zmartwychwstałego. Jezusa zmartwychwstałego. Przez Jego rany. Przez Jego rany. Przez serce Maryi. Przez serce Maryi. Prosimy. Prosimy. Proszę. Proszę. Uzdrawiaj. Uzdrawiaj. Moje serce. Moje serce. Moją duszę. Moją duszę. Moją psychikę. Moją psychikę. Moje ciało. Moje ciało. Moją pamięć. Moją pamięć. Moje bliskie osoby. Moje bliskie osoby. Które kocham. Które kocham. Które prosiły mnie o modlitwę. Które prosiły mnie o modlitwę. Ojcze, chwała Ci. Ojcze, chwała za uzdrowienie. Za uzdrowienie. Wychwalam Ciebie, Ojcze. Wychwalam Ciebie, Ojcze. Że leczysz mnie przez Jezusa. Że leczysz mnie przez Jezusa. Jezu, chwała Tobie. Jezu, chwała Tobie. Jezu, wyciągnij swoje dłonie nade mną. Jezu, wyciągnij swoje dłonie nade mną. I nad moimi braćmi i siostrami. Nad moimi braćmi i siostrami. Chcę poczuć. Chcę poczuć. Cudowny dotyk Twój. Cudowny dotyk. Uzdrawiający mnie. Uzdrawiający mnie. Podnoszący na duchu. Podnoszący na duchu. Pocieszający. Pocieszający. Dotyk, w którym jest Duch Święty. Dotyk, w którym jest Duch Święty. Chwała Ci, Panie. Chwała Ci, Panie. Chwała Tobie, Maryjo. Chwała Tobie, Maryjo. Chwała Tobie, Święty Józefie. Chwała Tobie, Święty Józefie. A teraz trwajcie w skupieniu, w ciszy i też proszę, aby nasi bracia, kapłani, byśmy wspólnie też za Was się modlili, aby słuchajcie tej modlitwy. Dziękujcie w sercu za wszystko. Bądźcie wdzięczni. Nie bójcie się, Bóg Was broni, Bóg chroni Was, strzeże. Panie, przyjdź, dotknij ich, uzdrawiaj ich, czyń co chcesz. Zobacz, tak wielu przyjechało z tak daleka. Tak wielu z nich choruje i cierpi. A także wielu słucha, ogląda i też proszą Cię o uzdrowienie. Panie, przez też naszą modlitwę kapłańską, nas też słabych, grzesznych ludzi, ale modlących się za Twoje dzieci, Twój lud, wysłuchaj nas, Panie. Trwajcie w skupieniu, trwajcie w ciszy. Shala Maria, Maria veloi, mala shalai, feri fa mare tolerei, feri a sole meno, fole menoi, Adonai, 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 Duchu Święty przyjdź, Maria malai. Adonai, belai shala. Pan uzdrawia osoby, które mają chore żyły i chore stawy i chore ścięgna. Pan uzdrawia Chrystusie, która ma chore dłonie. I syle bietę lasz. Pan uzdrawia chorą Ewelinę, chorą na nowotwór. Jesteś tu, Aniu, i Pan Cię uzdrawia. Spocznij w Duchu Świętym, nie bój się, bo Pan tu jest, tak blisko Ciebie i w Tobie. Pan uzdrawia z niepłodności wiele osób. I również po tej modlitwie wiele małżeństw będzie się cieszyło dziećmi. Wiele kobiet pocznie. Duch życia wstępuje na was, na kobiety. Kiele mesz te kieriasz. Adonai berchadijasz. Berchadijasz.
Pan leczy Twój żołądek i Twoje wnętrzności teraz. Edwardzie, Pan leczy Ciebie z nowotworu klatki piersiowej i płuc. Kemanasz i Silifitelaj. Pan wie, że tutaj jesteś przygnębiony, udręczony, ale Pan Cię teraz podnosi. Tak, to jest do Ciebie teraz. Możesz płakać teraz. Nie bój się łez, bo to jest do Ciebie. Kemalachashila i Silifitelachelaj. Belhadija, Szelemy. Pan uzdrawia z głębokich ran duszy, życia, teraz Ciebie. Pan daje Ci moc swojej miłości, która uzdrawia. Belhashila. Belhashia. Justyno, Pan Cię leczy z anoreksji i z nowotworu głowy. Belhasha. Julio, Pan Cię leczy z nowotworu nerek. I leczy Twój układ nerwowy, jesteś znerwicowana, niespokojna. Pan Cię leczy i uspokaja. Marto, przyjdź do Jezusa i nie bój się już. Kemalasz. Pan mówi, będzie słuchała mnie. To jest do Ewy, która będzie słuchała teraz tego poznania. I Pan uzdrawia Ciebie, Ewo, z nowotworu, który jest na całym Twoim ciele. I Ty masz również takie znamie na prawym ramieniu, na łopatce, po oparzeniu. Bliznę taką. To jest znak, że to jest do Ciebie. Kemal Hashaya. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Maryjo, uzdrowienie chorych. Módl się za nami. Święty Józefie, pocieszycielu strapionych. Módl się za nami. Teraz chwili ciszy. Podziękuj za to, za te uzdrowienia, które wykonały się i w Tobie, i za tych, za których się modlisz, i za tych, i też w sercach i ciałach tych, którzy modlą się za Ciebie. Podziękuj teraz. Pan Jezus też uzdrawia mężczyznę, który będzie słuchał tej modlitwy, a ma takie jakby rodzaj takiego wklęśnięcia pleców pod łopatkami. I to jest bardzo bolesne dla niego. Nie może, nic mu nie pomaga. Pan Cię teraz uzdrawia z tego i leczy dwukręgosłup, prostując go. To jest do Norberta. Właśnie ma ten młody mężczyzna imię Norbert. To jest do Ciebie. Amen. Teraz też zaśpiewajmy jeszcze Panu. Wychwalajmy Go. Jeszcze, a może teraz tak do Maryi, bo miało być do Maryi, to dla Maryi teraz. Bo gdyby nie ona, to byłoby naprawdę marnie z nami. Nie byłoby nas tutaj też, bo ona nas tutaj wszystkich przeprowadziła. Ja bym tutaj nigdy nie przyszedł, gdyby nie Maryja, naprawdę. Nigdy by mnie tutaj nie było, gdyby nie ona. I podnieśmy nasze dłonie do serca, bo widzę, że już niektórzy zasnęli, a jeszcze za wczesna pora na sen. Chwała Ci, Panie, chwała Tobie, Maryjo! Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i prowadź nas do nieba i prowadź nas do nieba. I prowadź nas, Maryjo, piękna Pani, piękna Mamo, piękna Królowo, najśliczniejsza, najpiękniejsza. Do nieba, Święta Maryjo. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i prowadź nas do nieba. I prowadź nas
Święta Maryjo, Święta Maryjo, pełna słodyczy, Matko Boża, pełna łaski, módl się pełna błogosławieństwa, za nami grzeszymi, pełna mądrości i chwały, i prowadź nas do Twojego Syna, do nieba, i prowadź nas do Ojca Niebieskiego, do nieba, i prowadź nas, do nieba, i prowadź nas, do nieba. Święta Maryjo, pełna miłości, Boża, miłosierdzia, módl się za nami, stawiaj się, ukochana Pani, grzesznymi i prowadź nas nieustannie do nieba i prowadź nas do źródła życia do nieba i prowadź nas do nieba i prowadź nas do nieba. Święta Maryjo, jeszcze raz. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i prowadź nas do nieba i prowadź nas do nieba i prowadź nas do nieba i prowadź nas do nieba. Święta Maryjo, piękna Maryjo, Święta Maryjo, Matko miłości, módl się za nami zranionymi, słabymi, chorymi i prowadź nas bezpieczną drogą, do nieba, niebieską drogą, Twoją drogą. Prowadź nas do nieba i prowadź nas do niebios bram, do nieba i prowadź nas. Jeszcze raz. Święta Maryjo, piękna Maryjo, śliczna Maryjo. Święta Maryjo, Matko Boża, dziękujemy Matko, ukochana Mamo, dziękujemy. Za nami Mamusiu, dziękujemy. I prowadź nas do nieba i prowadź nas do nieba i prowadź nas do nieba i prowadź nas do nieba. I teraz brawa dla Maryi! Brawo! Brawo! Dla najpiękniejszej, najśliczniejszej, najpokorniejszej, najwspanialszej po Bogu. Chwała Maryi też! Chwała, chwała! Wielbimy Cię, Trójco Święta, za Maryję! Chwała! Nie wiem, czy znacie taką historię z życia świętego Franciszka z Asyżu. On miał taką wizję. Były schody do nieba, jedne czerwone, a drugie niebieskie. I niektórzy z jego braci świętego Franciszka próbowali wchodzić na te czerwone schody do nieba. I wchodzili na jeden, drugi, w końcu przewracali się i spadali. Na szczycie, na wysoko właśnie, na początku, na szczycie tych schodów, był Pan Jezus. Taki surowy, wymagający. A były te właśnie drugie schody niebieskie. Na szczycie tych schodów była Maryja. I Pan Jezus wskazywał na Maryję, żeby wchodzić tymi niebieskimi schodami. I Maryja w tej wizji zachęcała właśnie Franciszka i jego braci, żeby wchodzili tymi niebieskimi. I ci, którzy spadli z tych czerwonych schodów, zaczęli wchodzić po niebieskich. I okazuje się, że bardzo łatwo, szybko weszli na szczyt tych schodów do Jezusa i do Maryi. Więc jak ktoś chce oczywiście wchodzić tymi czerwonymi, no to nikt nie zabrania. Ale to nie za dobrze się skończy. Lepiej iść tymi niebieskimi, tymi maryjnymi. Wejdziemy szybko, łatwo
do nieba przez Maryję, do Jezusa. To naprawdę działa. A teraz jeszcze przed modlitwą o wylanie Ducha Świętego, posłanie nas na misję nowej ewangelizacji, werset z Ewangelii Świętego Łukasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce Pan Jezus, gdzie było napisane: Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym opływał rok łaski Pana. Zwinąwszy księgę, dał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego utkwione. Począł więc mówić do nich: dziś spełniły się te słowa Pisma. Dzisiaj spełniły się słowa Pisma. Także tutaj, wobec Ciebie też. Teraz więc wołajmy, wołaj, żeby Duch Święty wypełnił Ciebie, Twoją rodzinę, cały świat, cały Kościół. Podnieś swoje dłonie, wołaj o charyzmaty, o dary. Wołaj, aby Duch Święty pomógł Ci się, Tobie się modlić, wielbić Jezusa, żyć w łasce Bożej, aby chronił Cię przed złem, Twoją rodzinę, Twoich bliskich, których kochasz, abyś ewangelizował, ewangelizowała, abyś modliła się gorąco za innych. Modlił się za innych, abyś miał miłość do Eucharystii, do Pisma Świętego, do Maryi, do Kościoła. Odbuduj Kościół, bo tak mówi Pan do Ciebie też. Odbuduj mój Kościół, odnawiaj go, odmładzaj w Duchu Świętym. Wołajmy teraz, wołaj. Szala Maria, la 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 laj, Aria szalaj, Maria veri, Sala Maria manol, Shalamehedon. Duchu Święty, przebaczamy wszystkim. Pomóż nam wybaczyć wszystkim. Niech nam wszystko wybaczą ci, których zraniliśmy. Przyjdź, Duchu Święty. Maria la shala lelelehe tala Maria tolai Shalama la velo leshai Iria salametirai Aduna shala la 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 Salameni falameloi matalei Shalemehidai marihi sholoi Isalameni o Maria veteloi Adonai, Adonai, Adonai Adonai mirchadji shelei Erchalai, arialalalai Duchu Święty, oczyszczaj swój Kościół Erialalai Daj nam nowych kapłanów, nowych biskupów, nowych przełożonych Ariaszan Odnów zakonnice i zakonników Błogosław wszystkim, którzy pomagają kapłanom, którzy kochają kapłanów i wspierają ich, bo kochają Ciebie, Jezu Chryste. Duch Święty, chroń nasze domy, nasze parafie, nasze diecezje. Prosimy też, chroń to miejsce, całą tą okolicę, Duchu Święty. Rozpalaj, abyśmy płonęli, płonęli ogniem Twoim. Przyjdź, Duchu Święty, posyłaj nas. Na misję nowej ewangelizacji chcemy prorokować, chcemy być świętymi. Aria, chcemy innym pomagać w drodze nawracania się do Ciebie, Boże. Ala szale, jary, 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 szala, maria, lelej, ala, mala, 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 maraj, szale, medulajaj, szale, betcholaj, beria, lelej. Przyjdź, Duchu Święty, przez to tchnienie. Przyjdź, Duchu Święty, wzywamy Cię. Błogosławimy Cię, Jezu Chryste. Ojcze, dziękujemy Ci. Maria, Maria, jeszcze wołajmy, jeszcze się módlmy, jeszcze. Jest zmęczenie, jest trud, jest senność, ale nie dajmy się pokonać zniechęceniu. Wołajmy, jeszcze wołaj. To jest piękny wieczór, piękna noc. Wigilia zesłania Ducha Świętego, a jutro będzie jeszcze piękny dzień. Wołajmy, wołaj. Niestrudzenie, jak Maryja, z Maryją, z apostołami, ze świętymi naszymi patronami. Wołaj, Duch Święty przyjdzie, bo Duch Święty Cię wypełni. A już Cię wypełnia, już jest w Tobie. Aria szalajare. Duch Święty otwiera Twoje oczy, Twoje serce. Uczy Cię, On będzie Twoim nauczycielem.
On będzie Twoim przewodnikiem. Shalamala leheta la Maria Shelej. Duch Święty uzdrawia Twoje gardło, abyś pięknie śpiewała. Śpiewał dla Jezusa. Chwalił Jezusa, chwalił Boga. Pan daje Ci łaskę śpiewania, muzykowania, wielbienia, wychwalania. Pan daje Ci łaskę poznania, abyś więcej widziała niż inni, dzięki Duchowi Świętemu, ale to dla dobra Kościoła, dla dobra innych. Pan uwalnia Cię z niewolenia nikotyną, Duch Święty Cię uwalnia. Duch Święty daje Ci wolność, daje Ci pokój, daje Ci radość, uwalnia Cię od smutku, od lęków, od nerwicy, od depresji. Duch Święty uzdrawia od różnych schorzeń psychicznych, emocjonalnych, chorób. Pan uzdrawia Twoją głowę, Duch Święty uzdrawia Twoją głowę. Duch Święty daje Ci dobre myśli, dobre natchnienia. Myśl o tym, co dobre, myśl o tym, co od Ducha Świętego. Pan mówi, przychodzę do Was, daję Wam mojego ducha. Przychodzę do Ciebie, moje dziecko. Jesteś zlękniona, złamana, zraniona. Ja przychodzę do Ciebie, mówi Pan. Leczę Twoje rany. Obmywam Cię. Napełniam Cię. Okrywam Cię moją szatą. Szatą chwały. Szatą piękną, białą, świetlistą, niebiańską. Jesteś pod moją opieką, mówi Jezus. Mówi Pan. Pan mówi, przychodzę do Ciebie i daję Ci moc moją. Daję Ci mądrość, daję Ci wiedzę, daję Ci światło i ogień. Maria, Maria, Sharia, Maria. Duch Święty uwalnia Ciebie od ducha bluźnienia, ducha przeklinania, złorzeczenia. Błogosław, wielbi, wychwalaj Boga za wszystko. Duch Święty jest tu. Duch Święty daje Ci miłość, nawet do nieprzyjaciół. Do tych, którzy Cię poranili. Pan odbuduje Twoją rodzinę. Pan odbuduje Twoje małżeństwo. Duch Święty odbuduje Cię. Duch Święty daje Ci łaskę poznania właściwej osoby, żeby tworzyć małżeństwo, rodzinę. Nie bój się. Pan, Duch Święty Cię słucha. Panie, daj nam radość, wielką radość, że Tu jesteś. Duchu Święty, przyjdź Duchu radości i chwały. Duchu mocy, trzeźwego myślenia. Przyjdź, Duchu Światłości. Abyśmy ten ogień zanieśli wszystkim, którzy mają smutek, którzy są umarli, którzy żyją w śmierci duchowej, osiębłości, pustce, mroku, ciemności. Przyjdź, Duchu Święty. Ala varia la 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 Prawdziwy Duch Święty jest w Tobie. Adonai, Eshal Badiyash, Eshal Badiyash, Eshal Badiyash, Ebatul Hane, Palhajish. Pan uzdrawia Twój słuch. Jest wiele uzdrowień teraz osób, które mają problemy ze słuchem i osób, które chorują na nowotwory. Heshaymech, Beshalach, Beshalach. I słowa z Dziejów Apostolskich, niektórzy dobrze znają ten tekst, ale dzisiaj trzeba go przeczytać. Krótki tekst. Kiedy nadszedł wreszcie Dzień Pięćdziesiątnicy, a nadszedł, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Od kilkunastu lat niektórzy są na tym samym miejscu co roku. Nagle dał się słyszeć z nieba szum. No przed chwilą był szum, taki mocny. Jakby uderzenie gwałtownego wichru. I napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. Wystarczy jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Wszyscy. Jest zapisane wszyscy.
Także nie mów, że na Ciebie Duch Święty nie stąpił. Wszyscy. I zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Duch Święty pozwala Ci mówić, więc teraz mów. Szala Maria, lelelelele, szalalaj. Jeszcze wołajmy, bo Duch Święty modli się pięknie w nas, a my w Nim. La 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 la. Duch Święty ogarnij całą ziemię, całą Polskę, całą Słowację, cały świat, cały Kościół. La 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 la. Duchu Święty, przyjdź i pokaż, że Ty jesteś Panem. Przyjdź, Duchu Święty, nie masoni, nie inni ludzie, tylko Ty, Duchu Święty, Ty, Jezu Chryste, Ty, Boże Ojcze, przyjdź, Duchu Święty. Aria szalaja, la 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 la. Duchu Święty, prosimy Ciebie, żeby upadła ta nowa ideologia zniewolenia, śmierci, zastraszania i lęku, żeby to upadło. Niektórzy mówią, że to będzie trwało wiele lat. Nie, to upadnie, jeżeli Ty, Duchu Święty, tak będziesz chciał, to upadnie to wszystko. To, co jest nagonką na ludzi wierzących, prześladowaniem Kościoła. To wszystko, co jest wywołane przez masonów, masonerię, żeby zastraszyć Kościół, żeby ludzie bali się wejść do Kościoła, bali się przyjąć Komunię Świętą. Duch Święty, spraw, żeby to upadło, żeby ta nowa ideologia upadła szybciej niż myślimy. Przyjdź, Duchu Święty, Ty jesteś Panem, nie szatan, nie siły ciemności, nie ludzie, którym się wydaje, że rządzą tym światem. Duchu Święty, przyjdź, pokaż swoją chwałę, pokaż, niech będzie nowa pięćdziesiątnica miłości i miłosierdzia. Przyjdź, Duchu Święty, czekamy na nowe wylanie Ciebie na nas. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, Duchu Pokoju, przyjdź przez Maryję, Twoją oblubienicę, stąp na zakony, na zgromadzenia, na seminaria, przyjdź, Duchu Święty, na tych, którzy dzisiaj byli, stąpiłeś, na tych, którzy dzisiaj zostali wyświęceni na kapłanów, na diakonów, przyjdź, Duchu Święty, potrzebujemy nowych ewangelizatorów, duchownych i świeckich, przyjdź. Szala Maria, lelelelelej, halalelo, halalenoj, ari, 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 uwalniaj nas od ducha kłamstwa, Duchu Święty. Aria lala, abyśmy nie ulegli temu, tym naciskom, tym zastraszaniom. Przyjdź, Duchu Święty, że jak nie będziesz miał tego czy tamtego, to nie będziesz mógł być w pracy, to Cię wyrzucą. Nie bój się, Duch Święty Cię będzie bronił. Szalamara lala, la. To nie jest naiwność, to nie jest złudzenie, tak będzie, tak jest. Szalamara lala, la, jari, 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 alalaja, malalej, maralej, maralej. Adonai, alaj, 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 alaj. Cierpisz za prawdę, cierpisz za Jezusa. Nie bój się, On Cię broni. On jest w Tobie. Shalamaraj, maralalaj, maralalaj, maralalaj. Są nowe prześladowania Kościoła i wierzących, ale Ty żyj w prawdzie. On da Ci pokój. Nie bój się. Duch Święty daje nam pokój. Duch Święty daje nam odkryć różne knowania, kłamstwa, zakłamanie, manipulacje. Odkryjemy to, odkrywamy to teraz. Duch Święty daje nam to odkryć. I żeby żyć w prawdzie, słuchać Jezusa, słuchać Kościoła, tych, którzy głoszą nauki Kościoła, bo są ci, którzy są w Kościele, ale nie głoszą nauki Kościoła. Słuchajmy tych, którzy są od Jezusa, którzy głoszą naukę Jezusa i Kościoła. Tą prawowitą, tą prawdziwą. Tą, która jest od Ducha Świętego. Duch Święty objawia nam prawdę.